Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Rybki, a dziś znajdujemy się ponownie w Watch Dogs 2. Gdzie jedziemy? Otóż standardowo idziemy sobie zrobić zdjęcie, oczywiście w naszym kochanym Mitsubishi, ja to będę nazywał Mitsubishi, pewnie pomyliłem loga, ale mniejsza o to. O co chodzi? Oczywiście tej, wiecie co, ja sobie tę muzykę włączę sobie aktualnie w... Nie chcę do zdjęć przechodzić, tylko chciałbym włączyć ją w odtwarze, żeby po prostu będzie łatwiej. Bo ona teraz będzie nam grała cały czas. A oczywiście robimy sobie tutaj z Kaudexem zdjęcie. Kolejne miejsca, które trafiłem na ten mural społeczność i własność. Stwierdziłem, że ej, jest zaraz obok, więc czemu by tego nie zrobić. Ja mówię, te miejsca są fajne, one są bardzo blisko wszystkie, więc raczej na luzie można do nich podjeżdżać. Oczywiście normalnie by mi to zajęło dużo więcej. A w ogóle czy w sklepie z aplikacjami jest coś jeszcze nowego? Nie. Zajęłoby mi to dużo więcej, ale jak to wiecie, gdzieś tam wypada po drodze, to luzik. Człowiek krab, no, zobaczcie, wszystko jest teraz bardzo daleko, nie? Więc po prostu wsiądźmy sobie do autka. Jedźmy sobie w stronę naszego nowego celu misji. I myślę sobie po prostu odpalę. Jak będę tutaj skręcał, sobie odpalę właśnie znowu Scoutexa. Ja wiem, że prowadzenie i jazda to nie jest najlepsze połączenie, no ale wiecie. Cały ja. Człowiek krab będzie najbliżej. Na razie z tą Drag Queen czekam. Bo, znaczy no z tą drag queen, tak? Nie mówi się chyba z tym drag queen, no ja się, nie wiem, ja się nie znam, jeśli o to chodzi, więc wybaczcie. Okej, no kawałek chyba jednak zjadę z tego, od naszego celu misji, no ale tak jak mówię, chciałbym, żeby co odcinek parę chociaż tych miejscówek ogarnąć z tymi zdjęciami, gdzieś tam po drodze. Cały czas jesteśmy jeszcze przy misji związanej z jak się nazywa? O, zobaczcie, w ogóle to jest siedziba tego Rock Radio. To, że jesteśmy przy misji związanej z tym autem, będziemy kontynuowali jego rozwój, jak dobrze rozumiem. No ale tak jak mówię, no gra mnie absolutnie fascynuje na chwilę obecną. Ja nawet nie wiem, która jest godzina, nie? U mnie jest 1:48 w nocy. Pozdrawiam. Więc no, widzicie, no, ja nie mogę po prostu przestać w tej grze grać. Po prostu totalnie nie mogę przestać w nią grać. Dobra, jesteśmy na miejscu. To jest człowiek krab rzeczywiście cały czas. Widzicie, tak jak mówiłem, jeśli odpalimy sobie to w telefonie, to będzie, ta muzyka będzie nam grała cały czas. Nie chcę przechodzić do zdjęć, kurczę, te zdjęcia mi trochę irytują, że nam tak chodzi łatwo. Dobrze, że trochę jest moim zdaniem do końca to sterowanie, te skróty klawiszowe są nie do końca fajnie tutaj zrobione, to jest moja opinia. Dobra, czy papuszki będą gdzieś tutaj w okolicy? Tak, zaraz obok. Idziemy tam w takim razie. Znaczy, nie tak zaraz obok, ale i tak będą gdzieś, nie są po drodze, cholerka. Dobra, czekajcie, muszę sobie ogarnąć coś. To jest to miejsce, więc jedźmy do tej misji. Raczej wątpię, aby coś było tutaj po drodze w okolicy. A jeśli będzie to za was, przed rozpoczęciem misji ogarniemy. Właśnie, rozwinięcia poszły. Rozwinąłem parę rzeczy. Lubi zabawę na granicy ryzyka. Dlaczego nie mogę ukraść z konta rzeczy teraz? Muszę wyjść, żeby mu ukraść te rzeczy z konta? Co? Czy muszę przejść bliżej? Co on tam ma? Lubi zabawę na granicy ryzyka. Strażnik na przejściu do pierwszej. Aha. A dlaczego nie mogę? Aha, on po prostu ode mnie ucieka. To dlatego nie mogę mu zabrać rzeczy? No nie wiem. Mniejsza o to. I zobaczcie, o, teraz nowe Mitsubishi się tutaj zrespiło. Teraz obok mojego. Takie samo dosłownie. I już miałem takie, kurde, do którego ja muszę wsiąść. O, widzicie, znowu jest z osobnym portfelem osoba. To jest odblokowana rzecz, którą właśnie zrobiłem. A móc łatwiej zdobywać kasę. Bierzemy. Proszę bardzo, 5 stóp, wow, no to naprawdę są osoby z osobniejszymi portfelami tutaj. Dobra. Kręcamy sobie na spokojnie, nie szarżujemy, nie szalejemy. Już wystarczy na razie. Zaraz sobie ogarniemy. Tak, hakowanie sieci, zaraz to zrobimy oczywiście. To najpierw pierwsza rzecz, którą chciałbym sobie zrobić, to najważniejsza. To jest pierwsza rzecz, najważniejsza, to jest wyłączenie muzyki na chwilę obecną. Potem włączenie Scoutexa. Czy jesteśmy gdzieś blisko czegoś? Nie. Papuszki są najbliżej. Mamy dwie nowe piosenki w odtwarzaczu. W popie i w muzyce. I w roku. O, proszę bardzo, mamy 4 dopiero piosenki, jeśli chodzi o rok. O roka w sumie. Natomiast teraz chciałem aplikację LedSeku, cyberjazda, śledzenie misji. Ja mamy włączone, okej. Okay. To co ja chciałem jeszcze zrobić? Nie pamiętam. Na pewno muszę włączyć hakowanie sieci. Tam już mamy kamerę. Coś jeszcze.
Tam jest coś, co trzeba podnieść, okej. Nic specjalnego na razie nie widzę. Jest jakaś osoba z osobniejszym portfelem znowu. A patrz, tam jest ten w ogóle strzeżony, nie? Że to jest zaraz gdzieś pod nami, pewnie chyba w budynku, jak dobrze zakładam. Proszę bardzo, znowu. Można sobie zabrać mu z portfela tej stówek. Że oczywiście nie jestem fanem tego, żeby ludziom normalnie kraść pieniądze, tak? Absolutnie. Ale pamiętajmy o tym, że to jest tylko gra. To jest tylko i wyłącznie gra. To, co się dzieje w grze, nie powinno być przekładane na... Zazwyczaj nie powinno być przekładane na rzeczywisty świat. Tylko jak ja mam się tam, kurczę, dostać teraz? Czekajcie, bo ja dostałem trochę downa. A, jest okej. Udało mi się. Oczywiście tutaj dostać. To jest jedna osoba. To jest druga osoba. Żeby mu zabrać ten ładunek. To jest jeszcze trzecia osoba. Trzech gości. Okej. Aktywuję, myślę, że pułapkę pod F-ką. Proszę bardzo, poraziło ich dwóch. Pięknie. Próbujemy tego gościa tutaj zwabić do tego miejsca. Chyba na niego zadziała, przynajmniej tak zakładam. Do tej kamery chciałbym się jeszcze dostać. Tutaj chciałbym, o, otworzyć garaż, czyli w ten sposób można to zrobić. Tutaj można jeszcze tego gościa swoje zwabić. No, dasz radę? Chodź. Chodź. I ci F-ką walniem. Pięknie. I chyba wszystkich załatwiło całkowicie na stałe. Troszeczkę, jak ja muszę tam dostać? Bo tam widziałem, chyba że to jest od środka muszę, w sensie, wiecie, wejść tutaj na górę. Dopiero od środka ogarnąć to. Ja można nawet policji schakować, jak widzicie, wóz. Jakbyśmy bardzo chcieli. Gościowi zabierzmy hajs. Tutaj hajs, wiadomości. Wiadomość głosowa. Ja potrzebuję przede wszystkim ładunków aktualnie. Kurczę, jak miałem tam wejść niby? Zobaczył ambulansu i po co? Czekajcie. Jak ja mam się tam dostać? Jeszcze raz. Bo to jest wejście na parking, tak? A, bo tam jest, czekajcie, tam jest kolejna kamera, okej. Wjazd na parking. Tu jest wjazd na parking, tak? On jest zaraz za tym miejscem. I w tamtą stronę trzeba przyjechać. I zobaczcie, rzeczywiście jedzie ambulans, tak? Jest to pokazane. Kurczę, no gdzieś tutaj powinien być wjazd na parking. Ale jak? Czy on jest tutaj pod nami? Zaraz, czy co? Tak musiałoby być. Oj, to było głupie. I tak, rzeczywiście, kurczę, jestem ślepy. Mają oczywiście te reklamy wszędzie. Tutaj co jest? A to jest kolejna pułapka. Ja bym chciał od tych ludzi pozbierać rzeczy. A nie... Tym ludziom, do których dzwonimy, im chyba wybuchają telefony, tak? To jest... Nie, porażaj, okej. Tak to działało, no tak. Po wylipek. Ten motocykl jest niestety przewrócony. I zobaczmy, można sprawdzić nawet model tych aut w ten sposób teraz. Okej, znaczy nie wiem, czy ja to widziałem wcześniej, czy nie widziałem wcześniej. A mniejsza o to. To wiesz mi oczywiście, no, jak są już martwi, to im się to raczej do niczego nie przyda. Dobra. Weźmy ten pistolet, schowajmy. Podnieśmy walizkę. Lecimy stąd po prostu. Tam go się, nie wiem po co zabrałem hajs i co on tam robił. Mamy nowe badanie, co? A, bo to są kluczowe dane, no tak, bo przecież ja dostałem kluczowe dane i widzicie? To jest to i potrzebujemy jeszcze 4 punktów badań, żeby to rozwinąć. I to jest fajne, czyli wraz z rozwojem fabuły będziemy mogli się uczyć nowych rzeczy. Jest nowa misja dostępna. Spotka się z śrubą. Światła gogle VR, akcja. Decek jest gotów pokazać światu, na co stać ten wóz w rękach hakerów. Okej. Okay. Tak więc, możemy tam pojechać. Przy okazji oczywiście wyciągnąć sobie telefon. Włączyć sobie muzykę. Tylko może... Właśnie, a może... Możemy sobie po prostu puścić jakieś utwory? Możemy. I przerzucić. Dobra, okej, czyli sobie puśćmy te utwory, które są już tutaj dostępne, które sobie odblokowaliśmy. Co chciałem zrobić, też oczywiście wrzucić sobie Scoutexa po drodze, skoro jestem. Nie wiem, czy gdziekolwiek w ten sposób dojedziemy, w sensie nie wiem do końca jak jechać do tej misji. Ale widzę, że od wszystkiego się chyba oddalamy aktualnie. No niestety, nic nam tutaj nie widzę, żeby skakiwało bliżej. W takim razie... A, czekajcie, o to chodziło, żeby przejechać. Żeby wyskoczyć. Oj, nie wyskoczy, co? Nie, dobra, wyskoczyłem jakimś cudem.
No nic do tej misji, jak jechaliśmy, to nie było bliżej, więc no cóż, trudno. Zobacz, strasznie mi się podobają te piosenki, więc ja się nimi troszkę jaram, jak widzicie. Na motocyklu przecież nie można driftować. Ja nie wiem, dlaczego chcę driftować na motocyklu, co mi się w głowie dzieje. Ale no jaram się tą grą, na pewno jest to gra ciekawa. Jest to gra przyjemna. Jest to gra, w której będziemy się zaraz dobrze, naprawdę dobrze bawili. Coś tak czuję. I zobaczmy, do czego doprowadzimy to cacko. Jak inteligentne będzie. O, oczywiście wszyscy mają swoje narzędzia. Hackers love a challenge. Złoto. Więc się też oczywiście taka muzyka, no, po prostu jakby pasowała do tamtego trailera, tamtego filmu, który tutaj był pokazany, no, coś pięknego. Alright guys, let's fire it up. Nie wiem, nieważne, ta muzyka to jest jednak tragedia. Myślałem, że to będzie coś lepszego. Brzmi jak z Simsów. A jeszcze nie jej, Yubi akurat jest, prawda? Produkt. Okej, chociaż nie szczególnie mi się podoba to malowanie, które zrobili na tym aucie. To jest tutaj w ogóle. Nie wiem, co się do końca dzieje. Czy to było ładowanie? Wydaje mi się, że to było ładowanie świata. Nie podoba mi się dodanie to malowanie, które mu zrobili. Wolałem to auto, jak było w pierwotnej wersji. Come on, Marcus, jump in, baby, the water's fine. Hell yeah! Nie, podoba mi się mega klimat tej gry jest mega. A rozumiem, to jest dana kwestia wyścigów, tak? Z shiftem mamy chyba nitro. Ja pierniczę. To jest tak piękne. Jeszcze są dodane te teksty z tego filmu, nie? To nie jest ze smart bryka z salonu tej mamy, coś tego typu tam było. Jak widzicie, to jest całkowicie, teraz tam nie ma w ogóle tego, kierowcy, nie? Ale powiem szczerze, normalnie to by zrobiło taką furorę, jeśli chodzi o sprzedaż filmu, jak nic. Że ukradli to auto, a potem jeździ samo. To było piękne. Nie wiecie jak dobrze by się to sprzedało. Właśnie chciałem powiedzieć, że potem cię chyba. Nie wiem, że potrąciłem przez przypadek tego. Pieszego. Wiem, że możemy stąd hakować rzeczy, czyżby. No musiałbym mieć to auto dodatkowy moduł, z którym byśmy mogli je hakować. Ale no jest to świetne, absolutnie. Absolutnie. Czy ja bym skorzystał na tym do wody teraz? Nie! What the fuck? No powiem wam, że... Marcus, we're on the news. Already? Jaram się. Nie, no, że te klimaty są tak mega kozacko-luzackie. Coś pięknego. Chciałem powiedzieć, że... No, mówiłem, oni robią po prostu niesamowitą reklamę temu filmowi, tak naprawdę. Muszę nie zrobić jakiegoś F-ki, aby tamto auto zniszczyć, coś tam wóz policyjny jeden. Folks, we're seeing a logo on the car. It reads
A no tak, DeadSec. Jakbyś tak nie wymalowali tego auta, to byłaby to naprawdę świetna akcja marketingowa. A jakoś to zrobiliśmy, to dostaniemy followersów na pewno. Ja jestem w szoku, że oni nie są w stanie nas na przykład zbanować ze wszystkich miejsc, tak? Patrzę na to, że DeadSec, no... Natalie shouldn't have risked the reputation by dealing with the studio at all. It's okay, Josh. You know why? No, Satara. Why? We're gonna hit him where it giga hurts. Jezus. Hit him at the giga hurts. Jezus. Taki suchar. Oj. Trzeba o muzykę z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego, ale no, piękne. Oj, to było piękne, muszę przyznać. Oj, to było piękne. Tak mówię, zrobię sobie... Jestem w szoku, że na przykład, nie wiem, na przykład tutejszy invite, powiedzmy, tak? Czyli chyba Facebook, coś ala Facebook. Ich nie zbanował po prostu zwyczajnie. Pomógłby. Po prostu, o, proszę bardzo, już po followersach. Wiesz, w jakiś inny sposób to działa. No, I mean, of course, look at the numbers, but I don't know, there's... I mean, what are we gonna do? You know, for real. Aim bigger. Hell yeah, that's what I'm thinking. O, 217 200 followersów, tak? Jak dobrze rozumiem? Are you watching? No. It's like sadtube.com. Channel for sad people, am I right? Yes, them. Come on. Look at them. Jestem gość z początku, nie kojarzycie. I've been following them since they accessed our server network. Jesus Christ, don't yell in my fucking ear. Use your inside voice, will you? Anyways, it's all done other than the handshake. We're working with the human Izulu in case it gets to the collateral damage part of the relationship. They'll be discreet. No, było fajnie. Ty też są w ogóle mamy, dopiero teraz zauważyłem. Było fajnie, misja wykonana. Tylko czy mógłbym jakoś wejść, może na przykład do mojego telefonu? O, achievement unlock. Tego już na przykład nie widzicie. Ingridion dostałem. No i nie mam 270, tylko 263-200. Może nie było 272-200 bodajże. Ale cóż, szkoda. Może nam spadło. I was curious about your posters. They're good. Real good. Like art. Fuck off. They are art. I don't know, man. I've never done the street art thing before. You'll just have to be my student then. Sending you a meeting spot. See you there. If you think you can hack it. Nowa misja, malowanie. Zaraz zobaczymy. Nasza nowa operacja. Marcus, i misja. Those Nudon parasites got a recruitment video killed. Can you believe it? Oh, I believe it. Jimmy Siska's greatest fits? Say it ain't so. What are we gonna do about it? Come by the hackerspace when you have a minute and we'll figure out the best way to pay them back. Hi. Okay. Jest aplikacja DeadSec. Jest kolejna nowa misja. Teraz sobie to wszystko przeczytamy na spokojnie. Malowanie. Składa się z gitarą na dachu przy Pier 39. Jesteś gotowy na wyzwanie? Odśwież trochę elewację. Okej, okay, oraz głowy na przystępną. To jest to, co cały czas nam tutaj kakuje, tak? To są, zakładam, że to są misje online, te, które są na fioletowo. Jest jeszcze czciciele Mamon, to jest coś chyba. Tak, spotkaj się z gitarą w dziupli. Kościół nowego porządku usuwa z sieci propagandowe materiały DeadSec-u. Stara gitara jest wściekła, ale chce na spokojnie opanować. Pracować plan zemsty, dobrze. Ogarniemy to na spokojnie. Mamy nowe autko, tak? Jak dobrze rozumiem. Muscle car. A to jest po prostu to auto, które dostaliśmy. W sensie, które właśnie ogarnęliśmy, tak? Proszę bardzo, dokładnie tutaj też się zrespiło. Pyk. Wsiadamy do niego. I teraz tak. Gdzie są te punkty w ogóle tutaj? A, to działa. Dosłownie działa jak mapy Google. Kurde, to jest świetny. W sensie naprawdę świetny design moim zdaniem to jest. Operacja poboczna, o. Tam są dwie operacje poboczne. Do ostatniego centa oraz wyzwanie ekatowe. Tego nie widziałem chyba jeszcze.
E-kartowe, przepraszam. Ogłosz pierwsze wyzwanie e-kartowe. Taylor, wiesz, że do kogoś bogatym przyczyną i wygrasz wyścig. A, proszę bardzo. Okej, okay, to pojedźmy tam w sumie. Czemu by nie? Przy okazji sobie też włączymy... To już tam jedziemy. Tam trzeba będzie chyba skręcić w prawo i to będzie tyle. Am I gonna like it? I'm gonna say 3-1 odds against. Then I guess I better get it out the way. See you soon. Okej, okay. Haum czy Huam? Ciekawe, tylko że Huam się pisze przez CH, ale rozumiem grę słów, która tutaj miała być wykorzystana. Ja bym chciał sobie tylko odpalić to, tylko że liczę na to, iż gdzieś tutaj trafię na jakieś miejsce po drodze jeszcze. Ja tak niespecjalnie widzę, żeby cokolwiek, no tak, oczywiście rozwalę zaraz to autko. Trudne. Nie wygląda mi na to, jakbym się gdziekolwiek do czegokolwiek sensownie zbliżał, nie? Więc cóż... Pozwalam sobie w ogóle muzykę, bo ona się znowu wyłączyła. Dziwne, nic się nie odtwarza. O! No właśnie, to też jest dobre pytanie, dlaczego? A, już działa, okej. Okay. Tutaj trzeba było wjechać troszeczkę inaczej, nieważne. Teraz to naprawimy. Dobrze mi idzie, nie? Jak zwykle. Ale chyba to nic nie ma sensownego, jeśli chodzi o Scoutexa, nie? Siedziba Tidis. Dlaczego to brzmi jak Tidis? W sensie jako cycki, tak? Znaczy dosłownie jakby to przetłumaczyć, to Tidis to są, nie wiem, coś cóżki czy coś tego typu, ale... Nieważne, po prostu nieważne. Zapomnijcie. Podejdźmy i zobaczmy tę misję, bo jestem ciekaw, jestem naprawdę ciekaw. No, halo? No, teraz działa. I give up. I'm just going to give up. What's wrong? I'm a student at Oakland Advanced Tech. We entered Noodle's e-card challenge, and we just keep losing. We can't seem to beat the fancy schools, especially Stanford. They're backed by big companies with all kinds of tech. We're just Oakland. It's hopeless. Hey, Oakland's got energy and grit. Oakland can get it done, man. I'm from Oakland. I like the way you think. You want to be our driver? You kidding? Somebody has to. Count me in. My name's Marcus. Good to meet you, Marcus. I'm Taylor. Good luck on the first race. Okej. Okay. To jest ciekawe. A jeszcze mówiąc, no... Tak już jest, tak? Tak samo mój uniwersytet na przykład ma... Bierze udział w wyścigach... czegoś, ale takich... No, student formula, coś się nazywa, tak? I no po prostu też mają te swoje wozy i też mają różne to wsparcie, tak, od firm. No ale cóż, zostawiamy tak, jak jest. Gotcha. Więc zobaczcie, rzeczywiście to jest tak wolne, że to jest masakra. Nie mogę im skakować wozów, nie? Może damy radę jakoś też zaraz gdzieś wciąć, jakimś szybszym zakrętem czy coś. Natomiast wiecie, jeżdżąc po wewnętrznej, zamiast po zewnętrznej. Dobra. Udało się jedno miejsce zyskać. Mnie znowu zakręt w lewo, przepraszam. Gdzieś się tutaj ustawiam już tak, żeby... Te autka są takie wolne, tak? Oni się tak wszyscy tym jarają. A trzeba ewidentnie po prostu tutaj jeździć, skracać po prostu zakręty i naszej nie wjedziemy nigdzie wyżej. Więc trzeba po prostu troszeczkę oszukiwać, tak? Jeśli można tak powiedzieć. Ale nie jest to też łatwe, pomimo tych oszustw, jak widzicie, nie za bardzo mogę tutaj coś zrobić. Ja można skrócić jeszcze ten zakręt. Jeszcze tutaj. No i może niedługo wjedziemy na trzecią pozycję. Ale no... liczyłem na to, że będziemy mieli jednak troszeczkę szybszy to autko. Czy to są panele słoneczne tutaj na bokach tych aut? Takie mam wrażenie. Ale nie jestem pewien na 100%. Okej, okay. Znowu skracamy. Boję się, że tego nie zrobimy niestety. Znaczy jesteśmy cały czas trzeci. Tutaj spróbujemy przejechać w ten sposób, jakoś szybko. Raz. Dobra, jesteśmy drudzy. I ostatnie okrążenie mamy, tak? Teraz zaczęliśmy, czy się kończymy? Kurczę, ja już sam nie wiem. To jest najgorsze. Nie, dobra, zaczęliśmy. Na pewno zaczęliśmy. Woohoo, got it! Kurde, nie. O nie, kończymy to. O,
man. Jeszcze raz to chcę zrobić. Muzyka to jest bardzo fajna, tutaj pasuje po prostu do tego. See how it is. We can't beat these guys. Look, if you get yourself a decent battery, it would help a lot getting off the block. Yeah, makes sense. I'll see if I can find you one. A, proszę bardzo. Chcę jeszcze raz to zrobić. Ja mówię, ja chcę jeszcze raz to zrobić. Wiem, że to troszkę zajmuje, ale pomimo tego, że to jest bardzo wolny ten wyścig, pomimo, że ten wyścig jest bardzo, bardzo wolny, tak mega mi się to podoba, po prostu i muzyka, i wszystko. Tak jeszcze raz czemu, że jest jeszcze na lepsze. No, poprzednia była mega. Absolutnie. Dobra. Może to będzie jakoś pasowało do klimatu, ale... Dał. Tak jak mówię, tutaj trzeba po prostu ścinać, po chamsku trzeba ścinać po prostu te zakręty, tak, im. W ten sposób może uda się wygrać. I tak jak mówię, ta prędkość też nie jest jakaś zabójcza, no ale o to chodzi, tak, tak mają działać te nie wiem jak nazwać, to nie są go-karty nawet. Co jest ciekawe, że każdy design jest ze sobą taki sam, czy to jest jakaś taka pseudo-optymalizacja, czy to jest naprawdę optymalizacja, którą tutaj zrobili ci studenci, czy to jest po prostu wymagany kształt. Na przykład, że nie wiem, że karoseria musi być danego kształtu, danych wymiarów i tak dalej. Ciężko mi powiedzieć, bo no, tutaj musielibyśmy dostać dokładny wykaz tego, jakie są zasady w tym. Nie, może ze względu na wagę, czy coś. Bo szumnie nie jest to zbyt opływowy kształt. Mówię to z perspektywy osoby, która studiuje mechatronikę, tak, więc... No... Tak średnio bym powiedział, że to jest dobry wózek. Bardzo luźna muzyka, w sensie no, nie do końca pasuje. Wolałem tamtą, poprzednią. Nie wiem, co ja zrobiłem, że... I got him, ale nieważne. To jest problem trochę ściąć. Nie wiem, o co z tym chodzi do końca. Dlaczego on tam tak krzyczy cały czas? Czy żeby może ktoś się rozwalił, czy to chodzi o to, że my rozwalamy tej rzeczy? Ale to jest zbyt spokojne, to co zaraz puścimy jest zbyt spokojne. Możemy puścić to. Dobra, wystarczy wygłupi. I to pięknie trafiło akurat na końcówkę, nie? Tego wyścigu. Yeah, boy! I can't believe we won the race. That never happened before. Look, if you get yourself a decent battery, it would help a lot getting off the block. A, czyli tak o to chodziło. I'll see if I can find you one. Jedynie różnica to była ta jedna kwestia, okej. Okay. I tak chodzi o to, że trzeba znaleźć akumulator. Tak średnio bym powiedział, że to jest takie... Dobre, no ale cóż, dobra. To jest jeszcze ktoś, z kim można pogadać. To jest jakiś inwestor? Can you imagine how awesome it is to do the e-kart races on Fury Track? It's gotta be amazing. Just the adrenaline. No, ta adrenalina, ta prędkości, nie? Co to jest? A, hajsik, można zebrać. Zastanawiam się, bo kurczę, tutaj mamy te misje. Gdzie w ogóle ta misja z go-kartami jest? Tam. Pójdziemy tam, myślę, potem. W ogóle tej misji wydaje mi się, że w ogóle nie mieliśmy jakoś tak, wiecie, za introduced. Czyli nie została tak, jakoś tak sensownie wprowadzona. Dobra, zróbmy jeszcze to, co mamy tutaj. I po prostu potem skończymy. Kamera. Czy może ta kamera mi coś powie ciekawego? Tam jest policja jedynie. Ta kamera raczej nic nie da. To można wysadzić w ogóle w cholerkę. Tutaj mamy kamerę i tu mamy coś od tyłu, do czego się trzeba whakować, tak? Dokładnie. Więc wbijamy. CityOS, nasz ukochany, jak zwykle zresztą. Okej, widzieliśmy się, jak dobrze rozumiem. Chyba nie będziemy teraz w środku, co? To ja przy tamtym gościu bogatym, co go wkręciliśmy nieźle. O, proszę bardzo, nie, to jest bankomat. Okej, okay. To było manie. Let's see how the banks deal with Callie's exploit. This is too much fun to fail. O, jest jakiś gość. Rzeczy nie do końca mi się to podoba, żeby na przykład kraść rzeczy skąd, tak? Oh great, I gotta fucking listen to a machine. Welcome back, Mr. Johnson. How can I assist you today? Blow me. Just give me my money. Mr. Johnson, one alimony payment has been removed from your account. What? Alimony? We're talking about alimony payments. There's no alimony. Może powinien właśnie. You can't do unfucking believable.
Zobaczcie, jak on mało zarabia, pomimo tego, że jest, o czym już mówiłem, że on jest pracownikiem. Mr. Johnson, all alimony payments are complete. Whoa, no, what are you talking about, a year of alimony payments? That doesn't... Hold on a second. What the... Did my ex-wife put you up to this? O, czyli nie płacił alimentu, nieźle. Chyba rozwalił właśnie bankomat. To jest dobre, podobało mi się to była fajna misja. Ale co chciałem powiedzieć na temat tego, to zobaczcie, jak on mało zarabiał, pomimo tego, że był pracownikiem budowlanym. Zobaczcie, ten jeden dozorca zarabiał więcej, to było takie, no... Powiedziałbym, że dziwne. Delikatnie mówiąc. Miałem chyba level up, jeśli chodzi o followersów, czy mi się wydaje? Nie, może mi się wydaje. Kurczę, najgorsze jest to, że ja chciałbym wejść do tego sklepu, ale chyba nie mogę, żeby zobaczyć ten bankomat właśnie. Chyba nie będzie możliwości takiej. I zastanawiam się, co to jest u góry w ogóle. Tutaj mi u góry pokazuje, co to jest. Punkty badań. A, proszę bardzo, tam są punkty badań. Ja chyba mogę się tam dostać, to jest pytanie. Czy może muszę zrobić coś takiego? O, proszę! Tutaj trzeba po prostu chyba jakoś się tam dostać w inny sposób. Chwileczkę. Czy można tam się jakoś dostać? Bo to mnie jeszcze jara, to mnie jeszcze interesuje. Chciałbym się tam jakoś wbić do góry, ale średnio widzę tej... A może i widzę możliwość. O, ale trzeba byłoby chyba dronem... Albo nie dronem, czekajcie, może gdzieś to jest jakiś wjazd taki mały. Dla naszego jeździka małego. Ale nie widzę niestety, widzę tylko wlot dla drona, jeśli mam być szczery. I to jest tutaj, jakby dron mógł tutaj wlecieć, widzicie? Wjechać tam, albo ewentualnie mógł tutaj by łazik wylecieć. Ale ja chciałbym sprawdzić jedną inną rzecz. No widzicie, czy nie dam rady się pociągnąć jak asasyn. To nie jest asasyn zresztą. Dobrze, ale to się udało zrobić. Myślę, że w następnym odcinku, moi drodzy, pójdziemy tam do Bayview. I tam właśnie pobawimy się w kolejne misje. Weźmy sobie ten znowu nasz Elec Motors. Czy to jest nawiązanie do Tesli, tak? Bo jest Musk, ale Elon Elec... No nie, raczej nie. Raczej Electronic Motors. THP dash ADD. Ale jeszcze chciałbym sobie sprawdzić z Caudexa, czyli coś jest blisko. Siedziba Tilis. No nie, trochę daleko już teraz jest. Dobrze. Moi drodzy, ja tymczasem skakuję do mojego autka. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie w Discord, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka się rozwija kanału. I widzimy się już za dwa dni w kolejnym odcinku. Tak więc do zobaczenia i na razie.